ponad miesięcznym opóźnieniem rozpoczyna się remont ulicy Młyńskiej w Nowym Sączu. Roboty mają się rozpocząć w najbliższą środę 25 sierpnia. Prace będą przebiegać etapowo. Pierwszy etap to odcinek od ulicy Długosza do ulicy Śniadeckich. Od środy 25 sierpnia, Szanowni Państwo, bardzo proszę o zapamiętanie tego, 8:30 zamykamy pierwszy odcinek, czyli od ulicy Długosza do ulicy Braci Śniadeckich. Kolejny etap to odcinek od ulicy Śniadeckich do szpitala i na zakończenie inwestycji przebudowa ronda. I na samym końcu, jako wisienka na torcie, przebudowa całego ronda przy nowym stadionie miejskim. Myślę, że już będzie trawa wtedy na murawie. Powiem więcej, jestem pewny, że będzie trawa na murawie naszego nowego stadionu i będziemy w ten sposób kończyć remont ulicy Młyńskiej, całkowitą przebudową tego ronda. Wszyscy wiemy, jak to rondo jest zniszczone, w jakim jest stanie, ale to już, proszę Państwa, bardzo krótko. Koszt robót to ponad 7 700 000 zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zakończenie prac to grudzień tego roku, natomiast wciąż nie udało się rozstrzygnąć przetargu na remont ulicy Nawojowskiej. Jeden z wykonawców się odwołał. No, takie mamy w Polsce prawo zamówień publicznych. Musimy je oczywiście respektować. W związku z tym sprawa jest w Warszawie, w KIO. Myślę, że około miesiąca i będziemy mogli podpisać umowę i wchodzić w teren. Taką mam oczywiście nadzieję. A remont ulicy Nawojowskiej obejmie ponad 3-kilometrowy odcinek. Prace mają zostać podzielone na etapy i zakończyć się pod koniec września 2023 roku. Koszt zadania to prawie 25 milionów złotych. 12 400 000 pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.